W poprzednim filmie zaczęliśmy rozmawiać, na razie dosyć ogólnie, o przekształceniach geometrycznych. Dokładnie mówiliśmy o przekształceniach izometrycznych. Izo oznacza równy. Są to przekształcenia zachowujące odległości, czyli jeżeli wybierzemy sobie dwa dowolne punkty w przekształcanej figurze, to obrazy tych punktów w obrazie figury będą leżały w tej samej odległości. Na przykład możemy figurę przesunąć. Nazywamy takie przekształcenie przesunięciem. Czasem, choć rzadko, można też spotkać nazwę przesunięcie równoległe, albo częściej translacja. To jest translacja. Kolejne przekształcenie izometryczne, zachowujące odległości punktów, to obrót. A dokładniej jest to obrót wokół punktu, bo są też inne obroty. Istnieje też przekształcenie, które nazywa się symetria osiowa. Też o tym mówiliśmy. I podobne jest do odbicia w lustrze. Rzeczywiście tak wygląda. Oś symetrii można porównać do lustra widzianego z boku. Figura i jej obraz leżą na płaszczyźnie prostopadłej do lustra. Lustra płaskiego, takiego, które nie zniekształca obrazu. Często na symetrię osiową mówimy też właśnie odbicie. W tym filmie zastanowimy się nad przekształceniami, które nie są izometryczne. Podstawową cechą przekształcenia izometrycznego jest to, że zachowuje długość odcinków. Możemy powiedzieć też potocznie, że przekształcana figura nie zmienia kształtu i że nie zwiększa się ani nie zmniejsza. W przekształceniu, które nie jest izometryczne, w przekształceniu nieizometrycznym, długości odcinków nie zawsze są zachowane. Mogą nie być zachowane. Na przykład ten obrócony i przesunięty trójkąt, który ciągle jeszcze przesuwam, czyli to są kolejne jego obrazy w kolejnych przesunięciach albo translacjach, możemy znaleźć obraz takiego trójkąta w przekształceniu, które nazywa się jednokładność. Sama nazwa może śmiesznie brzmi, ale oznacza po prostu zwiększenie albo zmniejszenie figury. Na przykład teraz zmniejszamy trójkąt, ale na to przekształcenie nie mówimy w poważnym języku matematycznym zmniejszanie, tylko właśnie jednokładność. Możemy go powiększyć i znowu jest to przekształcenie, które nazywa się jednokładność. Jednokładność ma oczywiście swoje parametry i możemy jednokładność dokładnie i szczegółowo opisać, ale najważniejsze w tym filmie jest to, że istnieją przekształcenia, które nie są izometryczne, czyli takie, które nie zachowują odległości pomiędzy punktami. I jednym z takich przekształceń jest właśnie jednokładność. Bardzo zresztą często spotykana, sami się o tym nieraz przekonacie.